Moi drodzy, dzisiaj będzie i trochę o gniewaniu się i innych uczuciach i emocjach, które nam towarzyszą, kiedy one rzeczywiście nam pomagają, a kiedy nam przeszkadzają. Będzie trochę o tej całej sytuacji, w której człowiek musi wyjść pierwszy do osoby, która ma coś przeciw niemu. Będzie także odpowiedź na pytanie w kontekście ewangelizacji. Czym jest ewangelizacja, a czym ewangelizacja nie jest? Na poziomie pytania, które zostało postawione pod jednym z filmików. Ale najpierw idziemy jak co dzień do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za to, że chcesz nam siebie objawiać w najróżniejszy sposób, abyśmy byli przekonani do tej Twojej miłości. Dziękujemy za to, że kiedy patrzymy przez szklany ekran na Boga, który został z nami w Eucharystii, możemy powiedzieć: zapraszamy Cię jako jedynego Zbawiciela i Pana. Przemieniaj nasze serce. Możemy, Panie, codziennie robić ten akt wiary. A w 354 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: praw wpisanych w stworzenie i związków wynikających z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą moralności. Daj nam, Panie, tak jak czytamy, widzieć to, że poszanowanie tych praw wpisanych w stworzenie jest rzeczywiście zasadą mądrości i podstawą moralności. Amen. Posłuchajmy słowa. Mówię bowiem wam, że jeżeli nie obfitowałaby wasza sprawiedliwość bardziej niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie weszlibyście do Królestwa Niebios. Usłyszeliście, że zostało powiedziane: nie będziesz zabijał, który zaś zabiłby, podległy będzie sądowi. Ja zaś wam mówię, że każdy gniewający się na brata jego podległy będzie sądowi. Który zaś powiedziałby bratu jego raka, podległy będzie Sanhedrynowi. Który zaś powiedziałby głupcze, podległy będzie gehennie ognia. Jeśli więc przyniósłbyś dar twój na ołtarz i tam przypomniałbyś sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pogódź się z bratem twym i wtedy przyszedłszy przynoś dar twój. Stań się życzliwym przeciwnikowi twemu szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię nie wydał przeciwnik sędziemu i sędzia strażnikowi i do więzienia wrzucony będziesz. Amen, mówię ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatnie ćwierć asa. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No Jezus bardzo mocno rozszerza to przykazanie miłości do drugiego człowieka, pokazując najpierw gniewanie się jako konkretny problem. Ale ktoś powie: no dobra, przecież w katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że z uczuć się nie spowiadamy, a gniew to jest uczucie. Czy ktoś nazwie emocją nawet w poszczególnych momentach. Czymś innym jest to, że nam towarzyszą emocje i uczucia w naszym życiu, a czymś innym jest to, że my to podtrzymujemy. Jeżeli ja podtrzymuję gniew, no to w tym momencie łapię się na ten fragment Ewangelii Jezusa, to znaczy, kiedy ja podtrzymuję gniew, to w tym momencie tak naprawdę z mojego serca wychodzi najróżniejsza forma tego gniewu w myślach, w słowach, w uczynkach, przez to, że ja rozwijam wadę, a nie kształtuję cnotę. I odwrotnie, kiedy pomimo tego, że we mnie jest gniew, ale ja nad nim panuję, to znaczy w moich myślach nie dopuszczam do tego, żeby komuś złorzeczyć. W moich słowach nikt nie pozna nad tym, że ten gniew jest tak mocno obecny w moim życiu. W moich czynach no nie ma przełożenia tego na te czyny. No to wtedy tak naprawdę nauczyłem się radzić sobie z tymi uczuciami, emocjami, które generują moje postępowanie. Często wracam na misję do takiego przykładu, jak sąsiadowi zostawi samochodem przejazd, ten umówił już 100 razy i ten wychodzi rano, dzwoni do domofonu, nikt nie odbiera, dzwoni na telefon, sąsiad nie odbiera,
krzyczy, okiennice są zasłonięte, okna są zasłonięte tymi szczelnymi zasłonami, a samochód stoi centralnie, że tamten nie może wyjechać z pracy. I pierwsza rzecz, jaka się dzieje w tobie w takiej sytuacji, no to co? Oburzenie, złość, gniew. I przypominasz sobie, że masz scyzoryk akurat w kieszeni i myślisz sobie, no nie, no po prostu tym razem nie wytrzymam. Obejdę dookoła i te nowe BMW zaznaczę po prostu tak, żeby mu się odechciało. Nie? To do momentu, kiedy za tą myślą nie idziesz, no to nawet w myślach nie zgrzeszyłeś, kiedy taka myśl ci przyszła. Ale kiedy od tej myśli już bez słów nawet przechodzisz do czynów, to rzeczywiście gniew twój wziął nad tobą górę. No i sąsiad wychodzi, widzi, że ma nowe BMW oznaczone dookoła jakimś znakiem, no to tak naprawdę to nie jest usprawiedliwienie dla twojego gniewu. I to jest pierwsza rzecz. I tak samo jest z innymi uczuciami, uczuciem zakochania i innymi uczuciami, o których, przepraszam, ksiądz dr Marek Dziewiecki mówi, że to jest dla nas druga inteligencja. Czyli one podpowiadają nam ważne rzeczy, które stanowią dla nas pomoc w poznaniu nas samych i naszego wnętrza. Natomiast ta druga sprawa jest dużo bardziej skomplikowana w tym dłuższym fragmencie Ewangelii, który dzisiaj zacytowaliśmy, bo jest napisane, że jeżeli przynosisz dar na ołtarz i tam przypominasz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam twój dar i najpierw idź pogódź się z bratem. Stań się życzliwy przeciwnikowi twemu, szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Zobaczcie, że to nie jest, to jest odwrócenie w ogóle tego, co my często myślimy o tym fragmencie. Zostaw twój dar, gdybyś sobie przypomniał, że twój brat ma coś przeciw tobie, nie ty przeciw bratu. Czyli jeżeli twój brat ma coś przeciw tobie, idź i staraj się pozyskać go. Staraj się pojednać z nim. Stań się życzliwy przeciwnikowi twojemu. Inicjatywa w tym momencie powinna należeć do ciebie, jeżeli chcesz, aby Pan przyjął ten twój dar, z którym przed nim stajesz. Jeszcze raz. Stajesz przed Panem z darem, a przecież stajesz po to, aby być usprawiedliwionym, po to, aby oddać Mu chwałę, po to, aby przyjść i Go uwielbiać. I nagle przypominasz sobie, no ja do Niego nic nie mam, ale On do mnie ma. No to Ty robisz wszystko z Twojej strony, co jest możliwe, aby pojednać się z tym człowiekiem, który ma coś przeciw Tobie. To są duże wymagania Ewangelii. Tego sobie życzmy, żebyśmy potrafili jakby tym wymaganiom Ewangelii sprostać. I tu postawię kropkę, bo mamy jeszcze dość ważne pytanie, które dotyczy, już wam mówię, dotyczy ewangelizacji. W rozważaniach na dzień 16 maja mówi ksiądz o zdaniu, jakim jest podjęcie ewangelizacji. Moje pytanie brzmi, czy poniższe sytuacje można określić jako ewangelizację? Zachęta kogoś do spowiedzi, do rozmowy z kapłanem. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, rozmowa, w której wyjaśni się, że joga, konkretne ćwiczenia fizyczne, nie jest rozwiązaniem dla katolika. Odpowiedź jest następująca. Jeżeli mówimy o ewangelizacji katechetycznej, czyli o formacji ludzi, którzy już są w kościele, tak, to będzie ewangelizacja katechetyczna. Czyli mówimy o ludziach, którzy są wierzący. No bo jeżeli chcę tym osobom mówić o spowiedzi, to zakładam, że oni mają, że te osoby mają doświadczenie przyjęcia Ewangelii, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela i Pana swojego życia. Do rozmowy z kapłanem. No to są konkretne wskazania moralne. Czy ta druga, przyszła kiedyś do nas instruktorka i mówi, przestrzegajcie wszystkich, żeby nie wchodził w jogę, przeszłam przez to wszystko, czuję się oszukana, przyniosła wszystkie dyplomy, wszystkie legitymacje, które miała i wiecie, prosiła nas, żebyśmy my to stanowiło to centrum naszego przepowiadania. My mówimy, no nie, to może stanowić element dla tych, którzy już poszli dalej, ale to nie będzie centrum naszego przepowiadania. Dlatego, że jeżeli mówimy o ewangelizacji, której my uczymy, to jest ewangelizacja kerygmatyczna. Ewangelizacja kerygmatyczna ma głosić Jezusa.
Czyli nie moralność, nie tego, nie to, jak ktoś się ma zachować, nie to, w jaki sposób ma postępować. Ponieważ człowiek mówi, ale dlaczego ja mam tak postępować? Dlaczego ja mam obchodzić pierwsze piątki miesiąca? Dlaczego ja mam nosić różaniec w kieszeni? Dlaczego ja mam mieć szkaplerz? Dlaczego ja mam w ogóle na przykład, nie wiem, podjąć krucjatę wyzwolenia człowieka? Dlaczego ja mam w tym wszystkim być na pierwszych sobotach miesiąca? Ja nie znajduję sensu tego wszystkiego. Natomiast człowiek, który doświadcza żywego Boga, spotkania z Jezusem, wchodzi w relację, on chce naśladować mistrza, czyli szuka sposobu, jak będzie mógł coraz bardziej kochać Boga, co nie oznacza, że to kochanie znowu Pana Boga ma doprowadzić go do dewocji, bo to już nie będzie miłość do Pana Boga. Mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałem na to pytanie Ani. Natomiast my dlatego, słuchajcie, tak mocno piłujemy te sprawy na kursach Paweł, bo to jest zasadniczy problem, że my katechizujemy zamiast głosić Jezusa. I efekt jest taki, że widzimy całe pokolenie, które wyszło z katechezy, które nie chodzi do kościoła. Dlaczego? Bo nie zna Jezusa. Nie doświadczyło Jezusa. Ma mnóstwo wiedzy na temat Boga, ale to się nie przekłada kompletnie na relacje z Bogiem. Więc oczywiście od jakiegoś czasu Kościół zaczął głosić szczególnie kerygmat i przepowiadanie kerygmatyczne coraz bardziej staje się faktem. Niemniej jednak w wielu miejscach jest głoszona doktryna, co zrobić, czego nie zrobić, którą stroną pójść, jak się zachować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla ludzi, którzy są już w Kościele. Okej? Dobra. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.